Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Ponad 800 gości, mieszkańców województwa, w tym duchowieństwo, samorządowcy, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięło udział w wojewódzkim spotkaniu opłatkowym w Teatrze Wielkim w Łodzi. Przyjechali z całego regionu na zaproszenie Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego oraz Iwony Koperskiej, przewodniczącej Sejmiku województwa łódzkiego. Ten wieczór był okazją do połamania się opłatkiem i podzielenia ciepłymi słowami. Państwu i sobie i nam życzę, abyśmy to wszystko czynili z miłością, abyśmy miłość mieli w sobie, abyśmy ją mogli dawać innym, abyśmy ją obdarowywali nie tylko najbliższych. Wszystkim Polakom w te nadchodzące święta życzę Boga. Boga w domu, Boga w sercu, bo bez Boga nic się nie dzieje. Z mieszkańcami regionu spotkali się również członkowie zarządu oraz radni sejmiku. Gościem spotkania był kardynał Grzegorz Ryś. Świąteczny klimat wieczoru podkreślił koncert zespołu Trevoci. Trzech tenorów oczarowało publiczność. Poczęstunek wigilijny przygotowały koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Do siego roku.